dzisiaj kolejne spotkanie z serii omówienia ściegów ręcznych. I tutaj dzisiaj opowiem o ściegu fastrygowym. Jest to ścieg zaliczany do takich, których najczęściej stosujemy i służy on nam do łączenia dwóch warstw materiału. Ścieg fastrygowy, no zauważam, że niestety dużo osób nie wie, o czym ja mówię na moim blogu, więc od razu pokazuję. Będę to robiła na kordonku, żeby to lepiej widać było ścieg, czyli mamy dwie warstwy materiału i wbijamy teraz, jakby łącząc te dwa materiały, od góry do dołu. I u góry zawsze jest jakby troszeczkę dłuższy, od spodu jest krótszy. O, widzicie? To jest na tej zasadzie. Tutaj u góry jest dłuższy, a na dole jest, od dołu jest krótszy. I na zasadzie taki jak ścieg przed igłą. O. I tu mamy ten ścieg fastrygowy. Stosuje się jego długość w zależności od tego, jaki mamy rodzaj tkaniny i szerokość fastrygowanego szwu, też jaki musimy sfastrygować. I on tutaj jest, widzicie, tu jest trochę krótsze są te odcinki od spodu, od góry są one dłuższe, te odcinki wbicia między igłą jednej od drugiej. I tak jak mówiłam, jest to ścieg, który jest jakby ściegiem tymczasowym, no bo wiadomo, że fastryga jest tylko po to, żeby coś nam połączyć na chwilę, a później go wypruwamy tą fastrygę. O, i to jest ścieg fastrygowy. Bardzo często stosowany i powinniśmy go znać.